Witam Was serdecznie w 87. odcinku Hello Finlandia Show, rozmowy niekontrolowane pod tytułem Kanadyjska konserwa. Będzie nie tylko merytorycznie, ale mam nadzieję, że też i zabawnie w tych ciekawych czasach dzisiejszych. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego show wieczorową porą, bo warto. Prosimy o wsparcie Hello Finlandia, bo jesteśmy cenzurowani. Lajkujcie i udostępniajcie nasze posty, filmy i tweety, wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli, wspierajcie Hello Finlandia. Dziękujemy naszym sponsorom w firmie Wise Finance oraz Digital Lotus za wsparcie naszego programu. Wise Finance oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa finansowego oraz w zakresie ubezpieczeń. Świadczy swoje usługi również w języku polskim, co zapewne bardzo ułatwia sprawę wszystkim nam. Digital Lotus natomiast specjalizuje się w tworzeniu strategii dla mediów społecznościowych, identyfikacji wizualnej firmy, rebrandingu oraz projektowaniu wysokiej jakości stron i sklepów internetowych. Digital Lotus ma dla nas niesamowity rabat, minus 50% na stworzenie sklepu online. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie na stronie internetowej www.digitallotus.com. Dla przypomnienia zapraszamy również na kolejne spotkanie Ladies Night Summer Goodbye Party. Summer niestety już odchodzi od nas, siną dal. Odbędzie się to w Domu Polskim w Dublinie 17 września. Program imprezy też znajdziecie na naszej stronie internetowej helloinlandia.ie, a my dzisiaj witamy się z gościem naszym, regularnym, Leszek Szostak, architekt, podróżnik, motocyklista, kajakarz, oceaniczny, przedsiębiorca, od 35 lat żyjący w Kanadzie, od 25 lat w West Vancouver i oczywiście to Brytyjska Kolumbia i aktywista oczywiście polityczny, wolnościowiec, jak wiecie, sympatyk Konfederacji Korony Grzegorza Brauna, niezależny dziennikarz, nasz regularny gość, ale również regularny gość w takich showach jak Laura Lynn Tyler, Thompson Show w Vancouver, Radio o Późnej Porze w Ontario. Także witamy Cię serdecznie, Leszku, po tej długiej... Witam po wakacjach chyba już, tak? Po wakacjach właśnie. U Was już lato odeszło też świńskim truchtem, czy jeszcze jakieś... Nie, właśnie dlatego jestem w ogródku, bo jest fenomenalnie przyjemnie, nie za gorąco. Jeszcze mieliśmy 6 tygodni praktycznie bez deszczu i dalej mamy jeszcze słońce. No to fajnie. A jaka to jest temperatura, że tak w ogródku można siedzieć, bo to różnie w różnych krajach. Myślałem, że w tej chwili jest około 25-24. Troszkę mamy taki hejs, bo palą się gdzieś tam jakieś miejsca na południe w Washington State i ten smog troszeczkę do nas przyszedł, ale to tylko łagodzi to słońce. Jest dobrze. Pytałam się, bo... Jesteś tak ubrany trochę, wiesz, pod szyję, więc ja przy 25 to tak tego. To znaczy jestem tak w cieniu i tutaj zaraz się, wszystko się zmieni za pół godziny, bo słońce się przesuwa i zaczyna się wiatr. No tak, rozumiem. Dobrze, to po tym takim mniej formalnym wstępie przejdziemy do tak zwanego adrem. Powiedz mi, Leszku, jaki jest status restrykcji w Kanadzie? Czy one już wszystkie zostały zniesione, czy jeszcze coś funkcjonuje? No bo tak już w różnych częściach świata, nawet tych najbardziej zagorzałych, poodwoływali, na przykład ostatnio w Nowej Zelandii, prawda, powiedzieli śluz, koniec. Jak to wygląda w Kanadzie? Nie jest źle. Wielu Polaków, którzy chcieli wyjechać z Kanady bez certyfikatu zakeczupowania, byli w stanie to zrobić. Ostatnie już nie wiem ile, 2 miesiące. Wszyscy, którzy chcą wyjechać z Kanady, mogą wejść do samolotu bez testu i bez certyfikatu. Natomiast powrót do Kanady jest podzielony na dwie grupy. Kanadyjczycy i rezydenci również mogą wrócić bez keczupu i testu. Natomiast niestety dla turystów, ludzi z zewnątrz, albo certyfikat, albo kwarantanna. Także jest też metoda na obejście logiczne tego. Bardzo.
Tak, ale no, takie troszeczkę wejście do wcześniejszych zasad, chociaż wtedy nie było podziału na lokali i nielokali, ale w tej chwili no, Kanadyjczycy czy rezydenci, czy w tym przypadku Polonia, która czekała na ten moment, doczekała się. Po powrocie do Kanady lotniska mogą dokonać tak zwanego przypadkowego testu, czyli wyznaczenia. A to jest taki samotest. Ja tego oczywiście nie próbowałem, ale wiem, że tak jest, bo nie wyjeżdżałem z Kanady. Taki przepis zawsze istniał, że nawet ludzie zakeczupowani pół roku temu, którzy wracali do Kanady czy przylatywali, również mogli być testowani wyrywkowo. Natomiast w tej chwili tego testu jest troszkę mniej z racji tego, że lotniska tutaj się strasznie zapchały przez idiotyzm tego nierządu. Wszystkim lotniska nie spodziewały się, że będzie taki duży popyt na podróże po 2 latach zamknięcia, Nie. o dziwo. W każdym Tak, ale razie zdziwienie, tak, więc tutaj działy się jakieś sceny dantejskie na lotniskach. Oczywiście. ale to chyba wszędzie się tak odbywało Tak. na początku lata. Wszędzie były sceny danteskie z jakichś dziwnych Tak. względów. Tak, no więc ludzie się nie byli w stanie wejść do samolotów na czas, bo 3, 4, 5 godzin czekały w kolejce, gdzie były te wszystkie screenowanie robione. Zagubione bagaże, ludzie oczywiście, ludzie latali bez bagażu, co jest w ogóle nie bezprawne, że samolot nie może wystartować bez pasażera, ale z jego bagażem na pokładzie. Także tutaj zmienili to, że ten test jest do wzięcia ze sobą i robi się go podobno w domu. Tak, kiedyś było też, ale dla obowiązkowej kwarantanny, bo wtedy wszyscy musieli. Także poluzowali oczywiście w liniach krajowych. Nie trzeba mieć nic, żeby wejść do samolotu. Oczywiście maski obowiązują, tutaj nie odpuszczą. Natomiast jest to moim zdaniem również spowodowane tym, że no, sezon turystyczny powoli się kończy tutaj, szkoła się zaczęła. Podejrzewam, że o czym będziemy pewnie mówić później, z racji na niepopularność Trudeau i jego już takiej, powiedzmy, już półoficjalnej walki z Pierre'em Poilievre, jest to dla niego dobry, lepszy, poprawiony PR, że ludzie mogą w taki sposób się poruszać, no bo ta narracja keczupowa już kompletnie nie miała sensu, jednak była utrzymywana, no bo mógł to zrobić. W tej chwili już w zasadzie nie powinien, z racji na to, że jego doradcy polityczni mówią, że trzeba im troszeczkę odpuścić, bo spadamy w rankingach. To Tu tyle. się jeden z naszych oglądających, pozdrawiamy Rafała, pyta, czy te certyfikaty, które tam są sprawdzane, czy to z tym ostatnim ketchupem, czyli tym busterkiem, czy na jakim to jest etapie? Co jest Tutaj aktualne jako jest tak, aktualne? Kanada zakupiła na samym początku, nie tam 1,5 roku temu, czy 2 lata temu już nawet, szczerze mówiąc, mi się te lata już zlewają, kiedyś to był pierwszy rok, a teraz już jest chyba 3, 500, 400, 440 milionów dawek, a na 38 milionów ludzi, to tam wyszło około 11-12 dawek, co daje wiele do myślenia. Oczywiście dawki, które już nie miały sensu, bo oczywiście oficjalna wersja tych firm, które produkują ten eliksir, mówią, że muszą cały czas zmieniać recepturę, no bo wiadomo, wirus mutuje. W związku z czym nie wiem, czy one zostały zakupione i będą musiały być zniszczone, czy po prostu jest to deklaracja finansowa Kanady, że zapłaci za taką ilość, co jest bardzo prawdopodobne. Żeby dodać, Tak. że tak powiem, oliwy do ognia, ostatnio zakupił następne 100 milionów już pod kątem właśnie tej nowej wersji. No to już nie chcę powiedzieć, ile tego jest na mieszkańca. Natomiast, żeby ludzi kompletnie rozśmieszyć, Organizacja Zdrowia, która tutaj zajmuje się monitorowaniem tej słynnej, modnej choroby, rekomenduje, uwaga, dokeczupowanie co 3 miesiące. Także jeśli to faktycznie jest ich celem,
na razie widać, ta agenda spowolniła, no bo są inne, ważniejsze elementy, typu głód, inflacja i koszt energii. Ale 500-540 milionów dawek, zważywszy na to, że 80% ludzi przyjęło drugą, a chyba 50% trzecią, trudno ostatnio występując, z trudem oglądam jego występy, bo mam odruch wymiotny, ale wspominał, że celem tego rządu, czy nie rządu, jest 90% aktualnego dokeczupowania społeczeństwa, czyli nie drugą, nawet nie trzecią, ale nawet i czwartą dawką, czyli po prostu, co to znaczy, tak zwany bieżący status zakeczupowania, czyli w obrębie chyba tutaj w Kanadzie 9 miesięcy na razie, a czyli ktoś, kto na przykład miał ostatnią dawkę 10 miesięcy temu, według systemu jest niekeczupowany. W związku z czym, jeśli on chce 90% uaktualnionego stanu, czyli wszyscy muszą wziąć przynajmniej jedną dawkę w obrębie ostatnich 9 miesięcy. To tylko daje wyobrażenie, ale nie sądzę, o czym będziemy mówić potem, nie sądzę, żeby doszło do tego, ponieważ pojawiły się pewne siły polityczne, które mogą, mam nadzieję, to powstrzymać. No właśnie, to w takim razie przejdźmy do tych sił politycznych. Czy możesz nam przybliżyć sytuację wśród kanadyjskich konserwatystów, bo się trochę podziało ostatnio. Mamy nowego lidera, nie wiem, czy ja dobrze wypowiem, Pierre, to wiem, jak się czyta, natomiast nazwisko jakbyś podał poprawnie? Polièvre. Polièvre. Ja nie mówię po francusku, ale... Tak. No ale się osłuchałeś na pewno z nazwiskiem, Close no bo jest to postać teraz tak, jest. Tak, na pierwszych pewnie stronach gazet. No i właśnie z tym Pierrem tam było, zdaje się, 5 kandydatów do tego stołka. Między innymi szła z nim w konkury właśnie czarnoskóra, niezwykle wykształcona we właściwych kierunkach, dama pod tytułem Leslie Lewis. Także to jest też ciekawa postać, bardzo ciekawa postać, powiedziałabym, nawet na tej scenie konserwatywnej. Więc jak widzisz wpływ konserwatystów właśnie na tą scenę polityczną w Kanadzie w najbliższej przyszłości? Czy czujesz, że coś tutaj się może ruszyć w temacie pozytywnie? Tak, jest to zdecydowanie, to znaczy tak, mówię to z pewną ostrożnością, ponieważ my, ludzie podejrzliwi, generalnie nikomu nie wierzymy i to jest podstawowa zasada, której powinniśmy być wierni. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy żadnym autorytetom. To również dotyczy tak zwanych dziennikarzy, łącznie ze mną. Wszyscy musimy zrobić własną pracę domową, natomiast trzeba słuchać. Nie wierzymy oczywiście już stanowi kościelnemu, klerykom. Kościół też oczywiście tutaj nie zdał egzaminu. Nie wierzymy akademii, nie wierzymy uczelniom, nie wierzymy prasie, nie wierzymy praktycznie wszystkim. No i oczywiście politycy najmniej godni zaufania. A Pierre I Poilievre, służbie zdrowia też nie wierzymy. No da, oczywiście. No ja bym powiedział, że wszystkie autorytety, pierwszą ofiarą tej modnej choroby był upadek zdrowego rozsądku i autorytetów. Ja to mówiłem już 2,5 roku temu. I teraz odbudowywanie tego będzie bardzo trudne, ale też na innych warunkach i zupełnie z inną technologią fundamentu. Musimy po prostu inaczej weryfikować. Ale to taki temat na boku troszkę. Więc Pierre Poilievre praktycznie był namaszczony przez Stephena Harpera, ostatniego konserwatywnego premiera, który też pochodził z Alberty. To jest w ogóle tradycją, że konserwatyzm w Albercie był zawsze najsilniejszy, najdalej od Ottawy, troszeczkę przypominający amerykański Teksas, czy kiedyś Colorado, dzisiaj oczywiście te Stany się już też zmieniły. Związany z rodeo, z takim właśnie kowbojskim stylem życia, posiadaniem broni, życie na farmie. I zresztą oni zaczęli ten ruch, to zaczęło się od Reform Party of Canada, która była takim poprzednikiem tej partii konserwatywnej. Kanadyjczycy generalnie przypominają bardziej Europejczyków, jeśli chodzi o stosunek do państwa i ekspektacji, oczekiwań, że tak powiem, socjalnych, pomocy, ochrony.
I to też ma wpływ na ich sposób myślenia politycznego, pomijając fakt, że świadomość polityczna jest zerowa, jak i praktycznie w większości kraju. Natomiast tutaj liberałowie mieli niemalże monopol na władzę. Tutaj mamy takie historyczne przykłady właśnie jak ojciec Trudeau, który niestety zaznaczył się bardzo negatywnie w historii tego kraju, ale nie dziwne, sympatyk komunizmu. Stąd Niedaleko pada no, jabłko od diabłoni, Justin, tak jak się zdjęcia mówi. Justin, jego mamy Margaret i Fidela Castro są bardzo znane w świecie, także tutaj i również podobieństwo Trudeau do Castro nie jest kwestionowane. I później był jeszcze oczywiście Jean Chrétien, który też utrzymywał władzę bardzo długo. Liberałowie zawsze mieli taki stronghold na kraj, władzę, kontrolę, ponieważ największe prowincje typu Ontario, Quebec, no i wszystkim Maritimes, czyli te atlantyckie, które są bardzo często związane z wysokim bezrobociem, tam jest głównie rybołówstwo, Nowa Fundlandia, czy Nowa Szkocja, czy Prince Edward Island. Turystyka została zarżnięta, więc przez te ostatnie 3 lata jeszcze bardziej uzależnione od Ottawy. Także Ottawa miała duży wpływ na największe prowincje, mówię tu Ontario, Quebec, i też przekupywało elektorat. Quebec, który dwukrotnie chciał się odseparować, drugim razem tylko przez 1% to nie przeszło, ale ten ruch separatystyczny praktycznie już nie istnieje tam. Między innymi Srowit wyrównał i wyleczył takie dążenia. I to miało wpływ na to, że konserwatyści byli zawsze postrzegani czy prezentowani troszkę jak Trump, jak mega movement, jako ekstremiści, jak to ludzie, którzy jak dojdą do władzy, to oczywiście obetną wszystkie programy socjalne. No i często właśnie przez ten antyamerykanizm, który tutaj w Kanadzie kiedyś był bardzo silny, dzisiaj podejrzewam dużo mniejszy, ponieważ wiadomo, że konwój wolności zbliżył nas z ruchem pro-trumpowskim, że tak powiem, wolnościowym. Jeśli wierzymy, że Trump jest prawdziwy, osobny temat, osobny program, ale przynajmniej symbolicznie i na zewnątrz. I to tak w zasadzie trwało zawsze, że Quebec przed samymi wyborami dostawali nowe pieniądze, mają dużo bardziej rozbudowany program socjalny i zapomogowy, właśnie po to, żeby trzymać Quebec w Kanadzie, który bardzo chciał się zbliżyć do stanu Nowy Jork bardziej niż do Manitoby na przykład, która jest obok. I także konserwatyści zawsze mieli podgórkę i nawet jak utworzyli rząd, to mieliśmy paru takich nieciekawych liderów, którzy zdradzili partię. Tutaj zapomniałem nazwisko tego premiera, który podpisał naftę. W każdym razie w dwóch słowach, Pierre Poilievre w bardzo dziwny sposób przeskoczył na lidera partii, bo był w zasadzie takim backbencher, jak to mówią, czyli nie był z przodu, bo był troszeczkę bardziej radykalny. Jest bardzo młody, ma 43 lata, Trudeau dla porównania 50, wygląda na 20, a zachowuje się jak miał 12. Także tutaj Pierre Poilievre jest nie tylko konkurencją dla Trudeau ideologiczną, no ale też jest młodym człowiekiem, a wiemy, że młodzi ludzie bardzo chętnie głosują na młodych liderów. Także ten konserwatyzm Pierre'a Poilievre, który się głównie przejawia tym, że troszeczkę zachowywał się jak, no nie powiedział Grzegorz Braun, ale był bardziej radykalny i testował ten system, jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne. No i zrobił też sporo obietnic, że jak kiedyś zostanie liderem partii, a potem z sukcesem wygra potyczkę z liberałami, zostanie premierem kraju, to pierwsze co zrobi, to wycofa wszystkie obostrzenia srowidowe, a oprócz tego oczywiście w tej chwili jest batalia o ekonomię, czyli cały czas mówi się oczywiście o inflacji. Ostatnio pojawiły się wypowiedzi Trudeau, który
No, robi w gacie, mówiąc Tak. delikatnie, bo czuje, że Pierre Poilievre to jest człowiek, no niestety, to jest bardzo rasowy polityk, który będzie jeszcze tutaj z nami bardzo długo. Jest bardzo gładki, jest bardzo wyedukowany, no jest perfect i tego właśnie liberałowie zdzierżyć za bardzo nie mogą, bo gdy mieli wybór, to by już dawno rzucili Trudeau pod pociąg, ponieważ jest dla nich bardziej już odpowiedzialnością niż korzyścią. Jego wizerunek się zeszmacił, się osłabił, no, w zasadzie zrobił wszystko źle i jest u władzy, no bo system jest manipulowany, a on jako lider partii, no z automatu, że tak powiem, dzierży tą funkcję. Natomiast dużo lepiej byłoby mieć w przypadku liberałów, na przykład kobietę w tej chwili, która byłaby w stanie No złagodzić te właśnie. wszystkie. Oni Także tutaj mieli zamknąć taką, temat. tak? Mów. Mieli Nie, taką go ahead. kandydatkę właśnie idealną, tą panią Louise. No wszystkie po prostu, można powiedzieć, boksy odfajkowała, prawda? Znaczy, ty Nie wiem, mówisz o czemu to tak konserwatystach. było. Tak, Ty o mówisz tej o. Nie, ja konserwatystce, mówię o tak. czym innym, że wiesz, znaczy, będę z tobą szczery. Kanada to jest bardzo szowinistyczny kraj i wbrew mitowi. No właśnie chciałam się zapytać, czy to jest jednak, No, niby wszyscy mają kobiety nie, ślady nie. Kobiety są u tolerancyjne, władzy. a Są u kobiety władzy. tak, ale niekoniecznie innej rasy, prawda, albo aż tak odbiegające od W polityce na poziomie premierów prowincji, tu helikopter lata nad nami, mam nadzieję, że to nie jest Klaus Schwab. Więc kobiety robią kariery na niższych szczeblach, typu merów, czy w funkcjach ministerialnych. Tu mamy Czyli Bonnie na Henry. wierchuszce jest wciąż szowinistycznie, chcesz powiedzieć. Mieliśmy raz bardzo krótko premier właśnie u konserwatystów. Która bardzo krótko tylko trwała po upadku rządu. Znowu zapomniałem, bo to są tematy archaiczne już, prehistoryczne. Natomiast nie jest to. W Albercie zdaje się była kobieta krótko, czy była liderem partii, już też nie pamiętam, przepraszam, że jestem taki nieprecyzyjny tutaj, ale to nie jest polityka. Ja tylko zwracam uwagę generalnie na wydarzenia, które mają jakiś sens i wpływ na geopolitykę, to są takie ruchy poziome, które nic nie zmieniają, nie determinują. Także tak, jest to dość szowinistyczny system partyjny. Popatrzmy na przykład na Wielką Brytanię, gdzie bardzo często kobieta zostaje premierem. To jest robione oczywiście celowo, Europa jest bardziej liberalna. Natomiast tutaj to jest jakiś taki system kolonialny może troszkę. I mówię, że są bardzo prominentne kobiety w różnych innych dyscyplinach medialnych czy autorytetów pewnego rodzaju. Natomiast nie jest to przekładane na stanowisko. Także jest to tylko kwestia czasu, że kobieta zostanie premierem. Mam nadzieję, że nie. I to nie dlatego, że mam coś przeciwko kobietom, tylko że kobiety generalnie wychodzą z pozycji socjalnej i rozdawniczej. Co nie znaczy, że mężczyźni tego nie robią, bo dokładnie to samo robi dzisiaj Trudeau, kupując swój elektorat bez przerwy, uzależniając jak od heroiny, od świadczeń socjalnych, które pewnego dnia, wiadomo, zostaną odebrane albo warunkowo zwrócone w jakimś tam ograniczeniu, pod warunkiem oczywiście posiadania QR kodu i innych rzeczy, czyli tak zwane posłuszeństwo. Także tutaj Pierre Poilievre jest w tej chwili w idealnym miejscu. Partia rozrosła się praktycznie, potroiła swoją wielkość. Elektorat zwiększył się o chyba 200, czy 300, czy 400 tysięcy, miał chyba 600 tysięcy. Gigantyczne pieniądze poszły. Ja sam zapisałem się do tej partii, tak dla żartu, bo nie wierzę w żadne partie. I myślę, że Trudeau będzie musiał popełnić jeszcze jeden, dwa błędy, żeby Pierre Poilievre w parlamencie próbował forsować koncept wotum nieufności i doprowadzić do upadku tego rządu, gdyby chciał przyspieszone wybory. Teraz dlatego jesień, wydaje mi się, tutaj będzie relatywnie pandemicznie łagodniejsza, ponieważ no, był to, że tak powiem, ostatni gwóźdź w trumnie Trudeau, gdyby ludzie mieli przejść przez to jeszcze raz, więc będą mieli po prostu jakieś tam swoje potyczki z inflacją,
temat oczywiście można rozwijać, bo jest to powszechny w większości krajów. Kanada jest jeszcze relatywnie bogatym krajem. Jest jeszcze troszkę tego tłuszczu do wytopienia, w związku z czym zajęłoby to dużo więcej czasu niż w takiej Polsce, tak? Gdzie ludzie naprawdę już niektórzy nie mają wiele. Także Trudeau się przygotowuje do wyborów w 2025 roku. To jest jego wishful thinking. To byłby jego chyba czwarty już, czwarta kadencja, aż boję się myśleć, co się dzieje. I niektóre są skrócone, ponieważ wybory były przyspieszane. Często właśnie przez liberałów, którzy czuli, że mają momentum. I niestety dla niego, dla Trudeau, nie był w stanie wygrać większościowego rządu. Także każdy wybory, na koszt oczywiście podatników, a kilkaset milionów dolarów szło tylko po to, żeby dać jemu szansę powtórnego wyboru, ale tym razem już w formie rządu większościowego, żeby oczywiście ten zamordyzm był jeszcze większy i to mu się nie udało, także nie wiem, na co on liczy, że z Pierre'em Poilievre ma większe szanse i wydaje mi się, że te wybory będą już determinowane nie przez Trudeau, tylko będzie parcie właśnie ze strony Poilievre w jak najszybszym czasie, kiedy ludzie już w tej chwili czują mocno efekty polityki liberałów. No właśnie, porozmawiajmy troszkę o tych efektach na nadchodzącą zimę. Po pierwsze chciałam się zapytać o sytuację z rolnikami, którzy właśnie są na widelcu globalistów kanadyjskiej, prawda, zaraz po tych nieszczęsnych rolnikach holenderskich, też są jakieś ruchy w tym temacie, no i co się generalnie mówi w Kanadzie o nadchodzącej zimie, prawda, czy się też tak straszy obywateli jak w Europie, chłodem, głodem, ubóstwem? Więc rolnicy zostali dotknięci tym samym tematem, czyli nawozami. A koszt nawozów poszedł w górę. Kanada powinna przede wszystkim być krajem rzeczywiście mlekiem i miodem płynącym, bo dwa elementy typu na przykład ropa z Alberty i nawozy, które produkujemy sami, powinny być tanie. Natomiast doświadczamy tych samych, może na troszeczkę mniejszą skalę niż w Europie, tutaj inflacja energetyczna jest ciupinkę mniejsza chyba, ale generalnie wysoka. Ceny w sklepach też nie jakieś astronomiczne, ale najbardziej widać to na produktach spożywczych. Niektóre poszły w cenę praktycznie 100%. No ale mówię, tutaj jest troszkę więcej tych pieniędzy. Rolnicy, tak jak w Polsce, koszt produkcji będzie wzrastał. To się przełoży znowu inflacyjnie na koszty produktów spożywczych. Jest to robione oczywiście specjalnie. Trudeau jest jednym z najbardziej posłusznych szczeniaczków Schwaba i cel tego zero emisji jest tutaj najważniejszy, ważniejszy niż zdrowie i życie obywateli tego kraju, więc z uporem maniaka będzie podnosił podatek za paliwo i oczywiście będzie dążył do tego, żeby była minimalna emisja, to oczywiście w rolnictwie widać najlepiej. Jeśli chodzi o koncept francuski wprowadzenia, jak to się mówiło, limitu odcisku węglowego, deputatu rocznego, tego jeszcze tutaj nie wspomniano, natomiast jest to oczywiście w bliskiej rzeczywistości prawdopodobne, że ludzie rzeczywiście będą dostawali taki przydział roczny. Wracając przez sekundę tylko do Poilievre i Trudeau, jest co powiedział Trudeau na temat, że oczywiście wszystko, co robi, robi dla dobra Kanadyjczyków i że dobro i zdrowie ludzi jest dla niego najważniejsze i zrobi wszystko. Wolność też wymienił nawet, wolność, tak? Tak, tak, także te tematy właśnie emisyjne w tej chwili nie są tutaj w jakiś sposób dyskutowane, ludzie nie mają z tym większego problemu. Powtarzam, dlatego, że Kanadyjczycy jeszcze mają pewne rezerwy, ale to troszkę jest może przesadą, bo bardzo wiele osób w tym systemie żyje z zapomogi, a nie płaci podatków. Ja bym powiedział, że osób płacące podatki w tym kraju jest nie więcej niż 30%. Reszta jest albo poniżej progu podatkowego, albo wręcz na zapomodze, albo
no bezrobocie. Bezrobocie też oczywiście rośnie, aczkolwiek tutaj jest podobno relatywnie bardzo niskie. Chciałem tylko powiedzieć o Pierre Poilievre i Trudeau. Jedna bardzo ciekawa różnica i potyczka w tej chwili. Pierre Poilievre promuje Bitcoin, znaczy Bitcoin w sensie tej formy płatności. I to jednym z jego argumentów przeciwko Trudeau jest właśnie, że tu mieliśmy takie problemy z paszportami. Jeden z tak zwanych najbogatszych krajów świata i nie są w stanie sobie ustawić biura paszportowe. Ludzie czekali po tydzień, tak jak w Polsce kiedyś czekało się na meble za PRL-u w kolejce, tak ludzie koczowali przed budynkami rządowymi jakiejś małej dziury, bo tam nikt nie stał w kolejce, bo Kanadyjczycy stracili ważności paszportu, bo przez 2 lata nie mogli nigdzie jeździć, więc niektóre chipasy stwierdziły, nie wyrabiam nowego paszportu, bo każdy rok kosztuje mnie tam $10, na przykład, czy 15. I właśnie te powiedział Pierre Poilievre w swojej jednej z przemów, że my chcemy, żeby rząd przestał ingerować w nasze życie prywatne w podtekście, jak mamy, co mamy nosić na twarzy i co mamy sobie wstrzykiwać. Natomiast niech się zajmą prowadzeniem biur paszportowych, bo to jest ich zadanie. Także to jest bardzo ciekawa różnica jakościowa, która zdecydowanie wyjdzie za parę tygodni, parę miesięcy, kiedy ludzie zrozumieją, że można mieć również takiego hipowego premiera młodego, bo mówią o młodych ludziach, który jednocześnie rzeczywiście da nam troszeczkę przestrzeni, czy on będzie faktycznie w stanie to dostarczyć. Zobaczymy, czas pokaże. No właśnie. Mam nadzieję, że jest to na dobre i, że tak powiem. Natomiast, bo twoje oryginalne pytanie było o zimę i ogrzewanie. Nie sądzę. Tutaj w brytyjskiej Kolumbii, bo to jest ciekawostka taka, wyczytałem ostatnio, że ja mieszkam w takim miejscu, w takiej dzielnicy, że już na przykład nie wolno mieć kominków na drewno. Wszystkie stare domy, które są remontowane, mogą ten kominek zatrzymać. Możesz na przykład rozebrać dom do fundamentu i zbudować na nim nowy dom. To jest dalej uważane jako stary dom, tak zwana renowacja, i ten kominek stary sobie zostawić i nim ogrzewać. Natomiast wszystkie nowe budowy już nie wolno mieć kominków drewnianych, trzeba mieć tak zwane kominki gazowe. I trend przerzucania ogrzewania z olejowego, bo tutaj bardzo jest popularne w dzielnicach willowych, na gazowe było popularne, więc jest piec, który podgrzewa powietrze i powietrze jest cyrkulowane w domu. Taki najbardziej powszechny system. Inna wersja, boiler czy taki podgrzewacz ciepłej wody, tak? Ogrzewanie wodne, podłogowe tak zwane. Natomiast w tej chwili już się mówi, żeby eliminować również piece gazowe. I tutaj w Brytyjskiej Kolumbii chcą wprowadzić przepisy, że nowe domy już nie mogą pieców gazowych montować, natomiast wszystkie stare domy z czasem, nie wiem, 10 lat, muszą tak zwane zrobić retrofit, czy będą musieli wymienić piece gazowe na coś innego. Teraz pytanie, na co? Tak jak w Polsce. Bo nic nowego nie słyszałem, bo jaka jest alternatywa do pieca gazowego tutaj, no wodne, no to też podgrzewa gaz, tak? Także no nie wiem, bo przecież prądu też nie ma. Osobny temat. Także idiotyzm goni idiotyzm i jeszcze raz jest to dowód na to, że rządzą nami globaliści, korporacje i człowiek absolutnie nie ma nic do powiedzenia. Nie rząd, już nikogo nie reprezentuje poza swoim własnym interesem i cała funkcja przebywania w parlamencie przez polityków jest praca, lobowanie nad następnymi wyborami, przedłużenie kadencji, bo z tym wiążą się oczywiście wszystkie benefity. Także przeskoczyłem troszeczkę na inny temat, który dzisiaj nie będziemy omawiać, ale opozycją tego, czy przeciwieństwem byłaby na przykład demokracja bezpośrednia, o której zauważyłem, Polacy bardzo często mówią na moich vlogach i tutaj też się nie zgodzę. Demokracja bezpośrednia jest utopią, dlatego że jak ostatnie 3 lata wykazały, ludzie są po prostu durni. I to nie chcę obrażać nikogo indywidualnie, są durni. Z wyboru lub tak, bo są niewyedukowani, nieświadomi, a generalnie konsumpcyjnie nastawieni do systemu. I
Jeśli Bo ktoś im rzuci pieniądze. o tą edukację ja bym się mogła pokłócić. To znaczy w tym sensie, że ja z kolei doszłam do wniosku, że to nie jest kwestia edukacji, Czy bo dorzuciłem to bardzo jako jeden z wyedukowane i elementów? wykształcone osoby, jest to kwestia konformizmu, wygodnictwa Oczywiście, ale to wiesz, jedno drugiemu nie i zaprzecza. kręgosłupa. Konformizm. Albo się go ma, albo się go nie ma. Niestety inteligencja nawet, ani edukacja nie mają z tym, jak widać, nic wspólnego. Czy się ma Absolutnie. kręgosłup, czy się go nie ma. Tak, zgadzam się, ale jedno nie wyklucza drugiego. Także tutaj nie chcę znowu wejść w No tematy tak, oczywiście, pitoniowe. no tak. Czasami I tutaj są się. to wszystko naraz, prawda? Się składa Znaczy, na to, a czasami bardzo właśnie tylko to. mówię to, muszę bardzo ostrożnie to kwalifikować, bo ostatnio pojechałem po pitoniu za jego traktowanie ludzi i słuchaczy. To nie jest condescending, to nie jest z pogardą. Mówię po prostu głupi, ponieważ jest to w cudzysłowie. Dlatego, że tak sama powiedziałaś, konformizm, ludzie mają wybór. Jest ta grupa ludzi, którzy są przestraszeni i sparaliżowani i oni wyboru nie są w stanie świadomie dokonać, to tę grupę bym wyłączył z tej dyskusji. Natomiast cała masa innych ludzi ma na tyle inteligencji i wiedzy, żeby wyciągnąć właściwe wnioski i pomóc nam powstrzymać ten horror i tego nie robią z wielu, bardzo wielu względów, ale generalnie jest to ich wina. Także tutaj no tyle w tym temacie. Dobrze, to w takim razie chciałam się zapytać o takie sądowe historie, te w covidiańskich oczywiście tematach. Bo jest jedna sprawa, ja nie pamiętam, to chyba dwóch panów się, że tak powiem, no, zamachnęło, prawda, z motyką na przysłowiowe słońce, ale chyba nie, nawet im nieźle idzie. Jest to sprawa właśnie w kształcie, znaczy w trakcie której wyszło na jaw, że właśnie mandaty te szczepawkowe nie były właściwie niczym uzasadnione ze strony rządu, bo oni nie mieli żadnych podkładek naukowych, w sensie badań, ekspertyz, no a te same ciała doradcze, no to w ogóle nie zatrudniały nikogo, kto miał jakikolwiek związek z lekarzami czy z epidemiologami. No generalnie wyszły tam właśnie takie kwiatki. Czy oprócz tej sprawy jeszcze coś innego może ciekawego się w sądach kanadyjskich dzieje w kwestiach tych post-covidiańskich? Znaczy tak, na szczeblach prowincjonalnych tutaj mieliśmy pozew dla premiera prowincji, już ekspremiera, bo zrezygnował ze względów zdrowotnych. No i oczywiście Bonnie Henry, minister zdrowia chyba tej prowincji, bezskutecznie sędzia wyrzucił sprawę, że tak powiem, na podstawie argumentu, że jest za dużo informacji, za dużo materiału i nie będzie przez to przechodził. Bonnie Henry już w tej chwili kombinuje nowy materiał na temat nowej fali i przygotowania ludzi, także jej narracja się nie zmieniła. Nie, no system się sądowy jest skorumpowany, sędziowie są nominowani, mówią, że w Polsce jest skorumpowany, żarty na bok. Znaczy jest skorumpowany też, tylko że wszędzie jest skorumpowany, w Niemczech też. Sędziowie są nominowani, są polityczni. A na szczeblu federalnym jeszcze gorzej, ten pozew Rocco Galari, nie wiem na jakim jest etapie, ale jest kompletnie już w tej chwili, ja przynajmniej nie widzę żadnej informacji na ten temat. Wiele z tych punktów w tym pozwie federalnym dotyczyło rzeczy przeszłych, które już nie są aktualne, na przykład obowiązkowa kwarantanna na lotnisku i tak dalej. No i koszty z tym związane i bezzasadność i wszystkie argumenty bardzo słuszne i prawdziwe, natomiast zważywszy na czas, który przemija, jak to mówią, justice delay, justice denied, to są już takie tematy bardziej retrospektywne i punitywne, że tak powiem, za to, co nam zrobili, powinni za to odpowiedzieć. Ten pozew jest oparty na kilkunastu osobach właśnie, które przeszły przez kwarantannę i to był taki pozew, który został rozpoczęty przez paru cywili, że tak powiem. To nie był pozew organizacji tylko, ale też właśnie klejmantów takich
którzy mieli jakiś tam problem z rządem i na tej podstawie sprawa została złożona. Także wszystkim ja nigdy nie wstrzymywałem oddechu w momencie, kiedy te dokumenty zostały złożone, bo wiedziałem, że tak długo jak jest Trudeau władzy i sędzia nominowany przez Trudeau czy jego poprzednika, nie będzie żadnej sprawiedliwości. Natomiast co jest ważne, żeby powiedzieć, są dwa precedensy, które zostały popełnione przez obecny rząd. Jeden to jest ten cały reżim sanitarny związany z lataniem samolotami, mianowicie obowiązek zakeczupowania i testów, bo przecież był taki moment, że trzeba było mieć jedno i drugie. I jeszcze do tego test przed wejściem do samolotu w kraju wylotu i powtórnie test na miejscu bez względu na status zakeczupowania. Potem dopiero poluzowano to bez testu dla zakeczupowanych, natomiast to wszystko nie miało kompletnie żadnego sensu naukowego, ale niezależnie dało Trudeau pretekst, żeby wprowadzić jako jeden z najbardziej obostrzających krajów w brytyjskiej wspólnocie, nawet bardziej niż Australia w pewnych aspektach, aczkolwiek podejrzewam, tutaj był remis. I dzisiaj jest dokładnie to samo, Australia i Kanada poluzowała, ale gdzieś tam są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy. I teraz o co tutaj chodzi w tym? Trudeau, wprowadzając te przepisy poprzez ministra transportu, działał niby na zasadzie informacji, która przyszła od tak zwanych naukowców, ekspertów do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia miało wydać taką rekomendację dla Ministerstwa Transportu. No bo Ministerstwo Zdrowia oczywiście ocenia sytuację epidemiologiczną i na podstawie tej tak zwanej nauki w cudzysłowie daje instrukcję Ministerstwie Transportu, jak regulować ruch dla bezpieczeństwa Kanadyjczyków czy podróżującej publiczności. I okazuje się, że to jest, był wszystko fake. Takiego memorandum nigdy Ministerstwo Transportu nie dostała. I to wszystko było oczywiście polityczna decyzja. I w tym temacie dzieje się właśnie debata, gdzieś tam jest jakaś komisja parlamentarna, która to bada. I znowu, patrząc na precedens tego, co się dzieje w Stanach i w Kanadzie, nie bez różnicy, polityczny establishment jak do tej pory robi wszystko, żeby nikogo nie ukarać, bez względu na preferencje polityczne, no bo wiadomo, wszyscy służą temu samemu panu Schwabowi i tym, którzy nad nim stoją. I drugi precedens, który bardzo ważny jest, konwój wolności. Pretekstem dla Trudeau, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, który nigdy do tej pory w Kanadzie nie był wprowadzony, był tak zwany stan zagrożenia terrorystycznego i brak możliwości kontrolowania sytuacji przez lokalną policję w Ottawie. No i na tej podstawie ten stan wyjątkowy, który trwał tylko parę dni i wystarczająco długo, żeby uprzątnąć te ciężarówki i no, wyluzować dla liberałów, potem został odwołany. W tej chwili już mamy potwierdzenie, że policja konna RCMP w Ottawie wcale nie prosiła władzę, żeby taki stan wyjątkowy wprowadzili. Czyli znowu, drugi precedens złamania praw i przepisu. Ten pierwszy precedens wprowadzenia reżimu sanitarnego do podróżowania samolotami był pogwałceniem takiego aktu aeronautycznego z 1985 roku i można było tylko i wyłącznie zrobić poprawkę, czyli wprowadzić dodatkowe przepisy i ograniczenia na podstawie debaty parlamentarnej, kiedy wszystkie fakty miały być dyskutowane i ujawnione. Tego nie było, debaty nie było, to było wprowadzone arbitralnie. Tak samo jak właśnie ten stan wyjątkowy, bez zapotrzebowania policji odgórnie, żeby Trudeau mógł odsapnąć. Zresztą ukrywał się na Vancouver Island, bo po raz drugi czy trzeci wtedy złapał modną chorobę pomimo podziesiątnego zakeczupowania. A to było tylko po to, żeby nie musiał stawać przed kamerami dziennikarzy w Ottawie, tylko robił to na Skype'ie w komforcie swojego kotedżu rodzinnego. To tyle. Także tutaj
Na zachodzie bez zmian. Tak, zahaczając jeszcze o właśnie ten protest trackerów, to jakie są losy właśnie ludzi, którzy tam byli pozamykani, czy pozamykano im konta? Jaki jest dalszy ciąg tych historii? Czy coś się dzieje? Z tego, co wiem, większość kont tak zwanych normalnych ludzi, którzy robili dotacje czy donacje na ten konwój, bo też były zamrażane. Ja na przykład, gdybym zrobił donację $100, mogli teoretycznie zamrozić moje konto, bo sponsorowałem terrorystyczny ruch trackerów. Te zostały odmrożone. To poszło dużą falą, nie tylko w Kanadzie, ale i na świecie. Było to bardzo niepopularne. Banki oczywiście w sposób nielegalny dokonały tego. To w ogóle było z pogwałceniem nie tylko konstytucji, ale naszej karty praw wolności, która już w zasadzie, ten materiał w ogóle nie ma żadnej wartości, no ale jeszcze tam gdzieś istnieje. Jest naszym punktem referencyjnym, w związku z czym bez precedensu. Natomiast kilkoro liderów, Tania została wypuszczona, nie wiem, po 2 miesiącach czy po 3, lecz ona w ogóle nie jest nawet osobą radykalną. To jest dziewczyna z Alberty, kobieta, porządna matka, chrześcijanka, a gra nawet chyba na instrumencie, jest muzykiem. I została potraktowana jak terrorysta. Nie chcieli jej wypuścić za kaucją, gdzie w Kanadzie jest dość powszechne, że wypuszczają i morderców, i przemytników broni, przemytników narkotyków, wypuszczają za kaucję. W tym momencie nikt już nie siedzi, rozumiem, w więzieniu z tego tytułu, tego protestu, czy jeszcze ktoś jest? Znaczy ona była wypuszczona, potem była ponownie aresztowana przed właśnie 1 lipca, kiedy była ta nasza święto narodowe, Canada Day. Prewencyjnie ją zamknięto, ale pod pretekstem, że zrobiła sobie zdjęcie z jednym z innych uczestników tego protestu. A zdjęcia się teraz zamyka ludzi do więzienia, tak, w Kanadzie? To według jej warunków zwolnienia warunkowego było, że nie może się zbliżać albo mieć kontaktu z innymi takimi ludźmi. I ona oprócz tego jeszcze pojechała do Ontario odebrać nagrodę taką wolności. Także dużo się działo wokół jej osoby, no ale powtórnie ją zamknięto i wypuszczono. Sędzia stwierdził, że nie ma uzasadnienia, ale sam fakt pogwałcenia jej wolności. Pat King, taki jej partner w tym całym przedsięwzięciu, siedział najdłużej. On w ogóle miał poważne powody, znaczy jakieś tam problemy zdrowotne, więc przetrzymywanie w więzieniu też było dla niego bardzo niezdrowe. Też go wypuścili. Oczywiście czekają na procesy, to jest sprawa otwarta. Jeżeli będzie Pierre Poilievre liderem tego kraju, to oczywiście te wszystkie oskarżenia zostaną usunięte, to nie ma wątpliwości, to jest ich, podejrzewam, wielka nadzieja. Natomiast jeśli, nie daj Boże, liberałowie zostaną u władzy, to będą chcieli zrobić z nich przykład, ponieważ tak długo jak nie skryminalizują ich zachowania, to nie będą mogli uzasadnić tego stanu wyjątkowego, który wprowadzili w sposób nielegalny, a mogli go wprowadzić tylko na podstawie informacji, że na przykład Pat King i Tania Lynch przygotowują jakieś akcje terrorystyczne w Ottawie, żeby przejąć władzę, bo o to głównie chodzi, że ich się oskarża o prawie że próbę takiego coup d'etat. Także na tym się to kończy. Tutaj mamy oczywiście cały czas protesty, mamy parę takich grup, najbardziej aktywna Stand United, prowadzona przez takiego mojego protażę, młodego Kanadyjczyka, którego ja wciągnąłem w ten ruch, także cieszę się, że przejął pałeczkę. Natomiast Ontario już siedzi cicho, no kanikuła, ludzie mieli dość dużo spokoju, nie było jakiegoś przymusu, można wchodzić do knajp bez QR-kodów i chodzić na koncerty. Poza ludźmi orientalnymi praktycznie nikt nie nosi masek. Także no, atmosfera taka rozluźniona, to samo co było w Polsce przecież, no więc na razie nie czuję się jakieś tam potrzeby, no ale zobaczymy, co nam jesień przyniesie. Dla osób bardzo, bardziej młodych z naszej widowni wyjaśniam, kanikuła oznacza wakacje. Z niepopularnego teraz języka rosyjskiego wzięte.
Dobrze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie o Kanadę i później tak nadmienimy troszkę, zahaczymy o tą naszą nieszczęsną Europę, na którą się wszystkie zmory uwzięły. Jak oceniasz właśnie ofensywę Jordana Petersena? No bo wrócił do zdrowia i no tyle się podziało, że facet musiał strasznie nadrabiać i tutaj jest w mediach społecznościowych, po prostu idzie jak burza, rozmaite oświadczenia, rozmaite awantury na Twitterze, przy czym również bardzo dużo różnych ciekawych wywiadów przeprowadza z rozmaitymi właśnie osobami. Były wywiady właśnie z tą konserwatystką czarnoskórą, były wywiady z tymi dwoma panami, którzy właśnie tą sprawę założyli. No, jest bardzo, bardzo aktywny. Zresztą był u nas teraz w Dublinie w ten weekend i zebrał, no, zdaje się, pełną salę w naszej Arenie 3. Także no, zaktywizował się, mnie go bardzo brakowało w ciągu tej całej pandemii, bo wydawało mi się, że jego głos rozsądku byłby, no, że tak powiem, bardzo, bardzo potrzebny. No, teraz widzę, że nadrabia bardzo ostro. To jaki masz do tego generalnie stosunek? Jest to zdecydowanie fenomen. No, jak nie wszyscy może wiedzą, jest to filozof, były profesor chyba w Ontario, w jakiś, na uniwersytecie, nie wiem, którym, czy Carleton, czy psycholog, inny. Prawda? Więc też niesamowicie oczytany facet, niesamowicie I oczytany. Rzeczywiście jest to Niagara intelektu. Ja często słuchając go, bo moje preferencje też się zmieniały, kiedyś słuchałem na przykład Foxa, a już tego nie robię. Natomiast jego twist jest bardziej właśnie intelektualny i no, on nie jest w stanie dotrzeć do szerokiej publiczności, dlatego że jest zbyt inteligentny, zbyt analityczny. No, jest to zdecydowanie uczta dla political junkies. Nie jest prowokatorem, jest bardzo merytoryczny i rzeczywiście zaprasza ludzi z najwyższej półki. No, jestem pełen podziwu dla jego narracji. Być może będzie to początek jakiegoś wolnego dziennikarstwa w tym kraju, przy czym on jest bardziej recenzentem, publicystą. Nie mamy alternatywnych mediów, oczywiście. Media w Kanadzie są w rękach rządu, tak jak w Polsce. I finansowane bardzo szczodrobliwie, to są miliardy dolarów. No, taka papka propagandowa, która wycieka i przenosi się również na prowincję. Mamy, że tak powiem, klony tej stacji głównej. A także ja tego dla już mnie nie to oglądałem. Jest taka postać, która zdobyła sławę, popularność, napisała książki, zwłaszcza tą ostatnią, prawda? 12 tam zasad życia, czy jakoś tak ten tytuł brzmi, jeszcze przed tym całym zamieszaniem, prawda? Więc jest niezwykle prominentny, więc jego się nie da tak po prostu stłamsić, bo on wyrósł dużo, dużo ponad ten parapet nieszczęsny, gdzie na przykład inne kraje, powiedzmy, nie mają takiej legendalnej już prawie postaci, prawda? A on jest jednak w tych środowiskach takich intelektualnych, konserwatywnych, znany na całym świecie, bo on ten świat przecież zdążył już dość objechać, prawda, ze swoimi wykładami i tak dalej. Więc to jest bardzo nietuźnikowa postać, więc chyba Kanada tutaj ma szczęście w nieszczęściu, tak bym to ujęła. No, mamy troszkę tego, Bogu dzięki, bo nie mamy podatnego gruntu, mamy też takich, powiedzmy, liderów jak Artur Pawłowski, który no, robi tam swoje rzeczy. Ja nie będę komentował, bo jakościowo jesteśmy zupełnie innymi ludźmi i jego agenda jest inna niż moja, ale cel wspólny, jeśli chodzi o ten kraj, założył własną partię, partię niezależną Alberty. Widziałem go z Lauren Lynn w czasie jej wizyty w Albercie. Także tak, zupełnie przeskok robię. I tak, bracia kamraci, którzy zgłosili swój ruch jako partię, tak tutaj
Artur Pawłowski zdobędzie jakąś nobilitację, jeśli chodzi o nie rząd, no bo nie będą mogli tylko traktować jako oszołoma, który coś od nich chce i jest wulgarny i agresywny, tylko będą musieli go traktować jako człowieka politycznego już, prawdziwie politycznego, a nie tylko jako więźnia politycznego, bo takim do tej pory był. A może nawet jest, nie znam statusu jego wyroków, czy może opuszczać Kanadę, czy nie. Także tak to mniej więcej wygląda, że no, Jordan Peterson jest, apeluje, on był, jak był profesorem na uniwersytecie, to zrezygnował, ponieważ stwierdził, że nie jest w stanie być sobą i wiadomo, chodzi o liberalizację. Bawić się w przyjmki. I dlatego zaczął robić to, co robi. Jego siła przekazu w tej chwili no, jest gigantyczna, w związku z czym decyzja zdecydowanie prawidłowa i jest niezależny. No i, że tak powiem, jest tam, gdzie powinien być, jako taki azymut moralno-intelektualny dla wielu ludzi. No i przede wszystkim punkt referencyjny, historyczny, geopolityczny. No i przede wszystkim no, on nienawidzi Trudeau, bo tak i tak ja podejrzewam, brzydzi się niskim poziomem intelektu tego człowieka. I to nie to, że jak ktoś jest inteligentny, to powinien brzydzić się człowiekiem, który jest mniej inteligentny. Po prostu chodzi o to, kto nami rządzi. I jeżeli ktoś rządzi z nami w sposób nie tylko nieinteligentny, ale też no taki dyktatorialny, to każdego inteligentnego człowieka pierwszy impuls jest, jakim prawem idiota mną rządzi. Czy ja nie mam nic do powiedzenia? Tym bardziej, że tacy ludzie jak Jordan Peterson ma bardzo dużo do powiedzenia i bardzo ciekawe tak. Ma teorie. Zresztą ja myślę, wydaje że mi się... to bardziej niż idiota, to jest po prostu no, absolutny zerowy poziom moralny, prawda, tej osoby. No to tak, zdecydowanie, ale bo ja bym to są, tutaj... Bo to są, No on nie, jest ja na nie... niespecjalnie inteligentny, ale... Ja wiem, że chcesz powiedzieć, że on nie mówi swoich rzeczy, to wszyscy wiemy, tylko czyta albo tak. Zapamiętuje i mówi. Natomiast on nigdy nie był jakimś objawem intelektu. Człowiek nawet przy swojej pochodzeniu i środkach no nie zrobił jakiejś wielkiej kariery, a miał przecież możliwości. Nawet nie wiem, czy skończył studia, natomiast jego ostatnia pozycja, na której pracował przed zostaniem liderem Partii Liberałów, to był tak zwany nauczyciel zastępczy w prywatnej szkole, gdzie uczył sztuki. I to znowu wydaje nie się, jest że to... takich nauczycieli jest więcej w polityce, bo my też tu mamy lokalnie w Irlandii no. Takich, nawet to ja, znowu ja, na premiera, także. Muszę to bardzo wyraźnie podkreślić. Ja nie dzielę ludzi na inteligentnych i nieinteligentnych. Ja jestem, nigdy tego tematu nie poruszam i nie dobieram przyjaciół na tej podstawie na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o rządzenie milionami ludzi, czy miliardami ludzi, no to musimy mieć spełnione kilka ważnych warunków. Po pierwsze, musimy być uczciwymi ludźmi z moralnymi zasadami, którzy nie chcą szkodzić. Natomiast rządzenie jest aspektem generalnie prawników i księgowych. Rządy powinny składać się z ekspertów, a nie z polityków. Partie polityczne powinny być moim zdaniem rozwiązane. Nie powinno być precedensu, że jesteśmy non-stop w sezonie wyborczym na koszt podatników. Politycy pojawiają się parę tygodni, czasem parę dni przed wyborami i nagle poznajemy ich twarze, szczególnie tutaj na poziomie na przykład municypalnym. Także tutaj mój odruch samoobronny przeciwko tak zwanym nieinteligentnym rządzącym jest dobrze uzasadniony i ugruntowany. Ja po prostu uważam, że ja bym to zrobił dużo lepiej. Przede wszystkim nie ingerując. Przede wszystkim rządził mniej. A jak wiemy, problem jest
nadmiaru władzy w cudzysłowie, nadmiaru Tak, no ingerencji, właśnie to rządzenie penetracji. sobie polega na tym, żeby rządzić jak najmniej, prawda? Żeby No jak więc o to najmniej chodzi. tego rządzenia w rządzeniu i zostawić to lokalnym po prostu Dokładnie tak jest. communities, prawda, żeby się same organizowały wedle własnego uznania i lokalnych warunków i to wszystko było rządzone Natomiast tak jak cały oni. dylemat polega na tym, że faktycznie życie dzieje się na poziomie miasta, dzielnicy, województwa czy prowincji. Natomiast największy wpływ, o paradoksie, na nasze życie mają właśnie władze federalne, odległe od tysiące kilometrów w naszym Te przypadku. nawet, które nie są przez nas Albo wybierane z innego zupełnie. kraju, najważniejsze, bo to dokładnie tak dzisiaj wygląda, że instrukcje przychodzą gdzieś tam z Zurichu, czy z Nowego Jorku, czy nie wiem skąd jeszcze, z Waszyngtonu może. No i Brukseli, A tak. dokładnie, także gdyby rządzący nie robili nic przez ostatnie 3 lata, po prostu nic, wzięliby wakacje, może z pozostawieniem tylko jakichś tam służb porządkowych, policji, wojska, to dzisiaj mielibyśmy normalny dobrobyt. W cudzysłowie, bo i tak to było zapożyczone pieniądze, a mieliśmy normalne życie i nikt by nie zauważył. Problem polega na tym, że przez swoją globalistyczną nadgorliwość Interwencję. doprowadzili do praktycznie upadku wszystkiego. Wszystkiego. Nie ma dziedziny życia, i to dotyczy sfer psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, która nie byłaby nie tyle dotknięta, ale zniszczona w sposób patologiczny, że to wszystko trzeba teraz będzie odkręcać. I to zrobiono w dobrej, w cudzysłowie, wierze, żeby uchronić nas przed tragedią. I ta tragedia została właśnie przez nich w taki sposób sformułowana. No dobrze, to wróćmy do naszego bliższego tutaj podwórka. Nie wiem, kiedy się wybierasz do Polski, czy się wybierasz w ogóle w tym roku. W październiku. No ale dużo się dzieje w październiku. No właśnie, co tu się dzieje w tej Polsce i w Europie względem tego całego ukraińskiego zamieszania, bo dzieje się chyba dosyć sporo i jakoś to nie wygasa, ale jest nakręcane coraz bardziej. No i tych całych szalonych, prawda, zielonych, ich pochodu z swoimi po prostu zielonymi różnymi pomysłami, uzasadnionymi niby przez rzekomy kryzys klimatyczny. No jest to, no ta Europa naprawdę no, biedna jest po prostu no, przez własną głupotę i teraz jak ty oceniasz tą obecną sytuację, bo niektórzy tutaj liczyli na to, że czy mówią w ten sposób, że być może straszy się tych nieszczęsnych obywateli Europy po to, żeby była jakaś podkładka, żeby się z tym Putinem dogadać, czy jakoś tam ten pokój, czy nie wiem, zawieszenie broni jakkolwiek podpisać, ale jakoś się nie zapowiada, prawda? Z tych obecnych ruchów. To jakoś nie wygląda na to, żeby tutaj się coś miało rozwiązać w Ukrainie szybko, a z drugiej strony no też jakoś w dziedzinach tych klimatycznych, zielonych różnych pomysłów Niemcy dalej pchają te różne swoje szalone, prawda, pomysły na no wszystko leci na łeb na szyję. No. Okej. Okay. Taki fajny slogan dzisiaj, wczoraj mi wyskoczył, oglądając film o Hunterze Bidenie, zrobiony przez Breitbart News. Ściągnąłem sobie i rzeczywiście troszkę się ubawiłem. Truth over facts. Prawda nad faktami. Okay? No, świetne stwierdzenie, dlatego że powinno być to synonimiczne, a jest antagonistyczne, że tak powiem, bo najważniejsza jest narracja, tak? Która jest oczywiście opakowywana w wiadomy sposób. Europa strzeliła sobie w nogę. Europa tutaj, wyłączyłbym Polskę, bo Polska sobie nogę oderwała. Ja wiem coś na temat, bo miałem ciężko złamaną nogę i tak bym cały czas miał uszkodzoną, tak się czuję, także jest to poważna dolegliwość.
Europa musi znowu podzielona, rozczłonkowana na trzy strefy przynajmniej. Jedna to są Niemcy, Francja, Anglii w ogóle nie liczę, czy Wielkiej Brytanii, bo to nie jest Europa i nigdy nie była, z racji na swoją funkcję globalistyczną, kolonialną. Polska jako ukropol, który no, z bólem obserwuje wydarzenia przybycia do Polski w tej chwili już chyba 6,5 miliona przybyszy za wschodniej granicy. I to nie można nazwać ich uchodźcami, bo wiemy na jakich warunkach przyjeżdżają. Nie można nazwać ich emigrantami, dlatego że na drugi dzień dostają już PESEL, więc mamy taki sobie od dziwną sytuację. No i takie kraje, powiedzmy, o których nikt nie mówi, Bułgaria, czy no, oczywiście Serbia jest ważna tutaj jako sojusz z Rosją. Mamy Węgry, które się odbiły od Polski, czy Polska bardziej od Węgier. Nasza historyczna przyjaźń Polak-Węgier, dwa bratanki, skutecznie niszczona przez szabas gojów z naszego nierządu. Także tutaj chodzi o gaz, chodzi o energię, chodzi o węgiel i inne rzeczy, o Nord Stream 1, Nord Stream 2. Oczywiście Niemcy uzależnione od gazu rosyjskiego. Francja ma bardzo dużo elektrowni atomowych, więc gdzieś tam sobie kompensuje. Natomiast najśmieszniejsza jest oczywiście w tym wszystkim, mówię to przez łzy, Polska, ponieważ Polska, tak jak oczywiście poprzednia zmiana, że tak powiem, z Polskę rozdała czy sprzedała, tak ci próbują wbić ostatni gwóźdź w tej trumnie. Nie chcę za bardzo tu wchodzić na tematy, dlaczego tak się dzieje, aczkolwiek najważniejszy chyba kontekst, który powinniśmy zrozumieć, to jest, jakie są relacje między na przykład Niemcami i Stanami Zjednoczonymi i jaka jest różnica w postrzeganiu przyszłości Europy i spór o NATO i koncept niemiecki budowania armii europejskiej. Ale nadrzędnym punktem zwrotnym w tym rozumowaniu jest Stany Zjednoczone, które tracą swoją hegemonię jako kraju najbardziej rozwiniętego, najbogatszego, bardziej wpływowego. Chodzi tutaj o rolę dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej świata, która powoli się kończy poprzez powstanie BRICS i bardzo bliskich właśnie więzi między Rosją i Chinami, które będą między innymi wymieniać ropę za juany chińskie, co już jest początkiem końca dolara amerykańskiego, stąd oczywiście ta wojna zastępcza, stąd ten cały konflikt europejski, który europejski w sensie zubożenia krajów europejskich, tych takich jeszcze bogatszych, w cudzysłowie, starych założycieli Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch. Hiszpania, no to temat trochę taki osobny, bo na uboczu wszystkich, ale tutaj o paradoksie na marginesie. Hiszpania w lipcu i w sierpniu kupiła olej z Rosji czy gaz za miliard dolarów, euro. Także dalej kupują, tak samo jak mimo, kupują, że nie jest najbardziej północnym krajem w tym kontynencie naszym europejskim, prawda? Nie jest i ten oni biznes... Oni tam nie mają wcale tak zimno. Tak jest. Natomiast, no mówię, Niemcy przygotowują się do zimy, Polska również, zbieranie chrustu w lesie, zapowiedzenie Kaczyńskiego, że nagle z globalisty i pro klimatycznego nagle sugeruje, że mogą palić w zimie wszystkim z wyjątkiem oponami. No właśnie, myślę, że takiego smogu, jak będzie w tym roku, w tej zimy w różnych miastach, na przykład w moim rodzinnym Krakowie, który się z tym zmaga od lat, pomimo wymiany tych wszystkich właśnie systemów ogrzewczych, to chyba najstarsi nie będą pamiętać po prostu tego. Tak, no bo w Krakowie, z tego co wiem, nie wolno w ogóle palić węglem, także tam problem dostawy węgla i podwyżki cen węgla jest nieistotny, ponieważ i tak go nie mają prawa kupić. Natomiast ci, co kupują, no, kupują... Smog był co roku był i w tym roku to będzie taki, że ja nie wiem, czy ludzie będą w ogóle wychodzić na ulicę. No zobaczymy, no ale puenta taka jest, że zresztą Putin to bardzo często podkreślał w swoich wypowiedziach, że Rosja miała ciężki moment, pierwsze dwa miesiące, trzy, natomiast
na koniec już wiemy, że Rosja się obroni. Rubel nigdy nie był tak silny jak teraz. Cena ropy idzie w górę, ponieważ kraje OPEC ograniczyły produkcję. No i oczywiście stworzyło to desperacyjną sytuację w takich krajach właśnie jak Niemcy, które są przyzwyczajone do jakiegoś tam standardu i stąd powstają bezprecedensowe próby polityków, żeby ograniczać zużycie energii. W Szwajcarii, w jednym z najbogatszych krajów Europy, podobno jest koncept, żeby karać ludzi 3000 chyba franków do 3 lat więzienia za to, jeśli będą ogrzewali swoje domy powyżej 19 stopni, jeżeli będą mieli wodę ciepłą powyżej 60. I to ja tego nie wymyśliłem. A moim zdaniem to jest taki sam pomysł, jak to kara niewsadzanie do więzienia za niezakeczupowanie się w Austrii. Myślę, że to jest na tym samym poziomie wykonalności w ogóle. No ale jest to straszne, prawda? Jeszcze jeden dowód na to, że to, co powiedziałem, politycy są bezużyteczni dla nas, natomiast bardzo użyteczni dla samych siebie. I ten makro manipulacja, która ma miejsce właśnie na poziomie mikroskopijnym, typu co ja robię w swoim domu, nie daj Boże w mojej sypialni, czy nie daj Boże jeszcze w kuchni, no przeraża nas, dlatego że jeżeli ma się narzędzia do kontrolowania, a jeszcze nie mamy kamer w środku zainstalowanych, więc nie rząd nie jest w stanie tego zbadać, ale już na przykład może zobaczyć liczniki. No jak ktoś ma smart meter, no to się urządzi już, tak powiem, odmownie. No i to jest tylko początek zupełnie, znaczy też globalistyczny i cieplarniany temat. W Holandii niedaleko przecież jest propozycja chyba w Harlemie, żeby od 2024 roku był zakaz reklam mięsa. Ja pamiętam, był etap kiedyś, że nie wolno reklamować papierosów. No dzisiaj mięso będzie traktowane jak patogen, którego trzeba unikać. I zakaz reklam oczywiście jest jednym z etapów promowania, zakazu promowania, żeby nie wzrosła konsumpcja, tylko żeby malała. Europa oczywiście ma dwie zupełnie inne metody interpretowania tego, co się dzieje na wschód od Polski. Niemcy, Francja bardzo mocno chcą zakończenia tego w cudzysłowie konfliktu i oczywiście robią swoje biznesy i robią prawdziwą dyplomację zakulisową. Natomiast te kukły na wiejskiej prześcigają się w podlizywaniu, w wycieczkach do Kijowa, rozdawnictwie. Ilość przyjezdnych z Ukrainy nie jest w żaden sposób określona. Czyli jeżeli wjechało do Polski 6,5, a było już wcześniej około 3, także mamy prawie że 10 milionów przybyszów, niektórzy na innych zasadach już zasiedzeni, sprzed tego konfliktu mają zupełnie inną percepcję Polski, oni się tam zaklimatyzowali, często pracowali za psie pieniądze, dorabiali się, nie dostawali żadnych gotowców. Ci, co przyjeżdżają teraz, przeskakują ten proces, dostają świadczenia socjalne, pomoc wszelkiego rodzaju, przede wszystkim prawa pobytu i tak dalej. Także tutaj mamy również wśród Ukraińców dwie kasty, które być może nie będą grały do jednej bramki. Natomiast jeżeli ten konflikt potrwa jeszcze 3-4 miesiące oficjalnie, bo nieoficjalnie zawsze będzie tam wrzenie, bo chodzi tutaj oczywiście o rozpieprzenie tego systemu Trójmorza, bo Ukraina mogłaby być częścią tego. No i przede wszystkim chodzi o to, żeby Amerykanie byli w stanie przez wojnę zastępczą cały czas napierać na zmianę reżimu w Moskwie, tak długo jak Putin jest u władzy, a liberałowie czy demokraci w Stanach, to się nie zmieni. Jeśli by wygrał Trump w 2024 roku, to gdybym miał dzisiaj taką możliwość przyspieszenia w czasie, to bym powiedział, pierwsze co Trump by zrobił, zakończyłby konflikt na Ukrainie i doszedłby do porozumienia z Putinem, ponieważ uznałby argument, że Putin działał w obronie interesu narodowego, i przede wszystkim mniejszości rosyjskiej na Ukrainie, około 10 milionów ludzi, których
pozbawiano możliwości używania swojego języka ojczystego, zamykano szkoły, karano wręcz ludzi, a sam Zeleński po dojściu do władzy, wbrew wszystkim swoim obietnicom, zlikwidował wszystkie partie opozycyjne i zlikwidował wszystkie niezależne oficjalne media telewizyjne. Przejął, zmonopolizował, tak jak w Polsce zrobiłby to PiS z TVP na przykład, gdyby mógł. Tak robi to Łukaszenko na Białorusi, który też ma tam tylko jedną stację telewizyjną, ale tutaj akurat moje serce jest bliżej Łukaszenki i Polaków, Białorusinów, którzy naprawdę są ofiarami w tym idiotycznym konflikcie. Także tutaj Europa za parę miesięcy przeżyje szok termiczny, jak to mówią po angielsku, pun intended. W Polsce szczególnie, co będzie bardzo bolesne, ludzie, połowa podobno gospodarstw nie ma zabezpieczonego jeszcze węgla na zimę. Być może liczą na to, że cena spadnie. To, co kupują dzisiaj, tak zwany groszek ekologiczny, to jest miał z groszkiem, więc można sobie wyobrazić jakość cieplną takiego produktu. No i God knows, przecież wszyscy pakują kasę na Ukrainę. Tutaj Kanadyjczycy robią prywatne donacje, 200, 500, 1000 dolarów, żeby pocisk, który będzie produkowany za te pieniądze, nosił napis z miłością od Kanady, czy śmierć Putinowi. Bez precedensu sytuacja zupełnie. Także ten konflikt nie może się skończyć za szybko, no bo jeszcze pewne elementy tego procesu nie zostały zakończone. Tutaj głównie mówię o Ameryce i słabej pozycji Bidena, no i tej fali wyborów, które idą jesienią w Stanach Zjednoczonych, już w tej chwili właśnie są. Właśnie, przewidujesz, że zmiotą, że będą... Wskazuję na to, ja bardzo mało oglądam amerykańskich wiadomości, bo ja już nie wierzę w Amerykę, już postawiłem na nich krzyżyk. Trump czy nie Trump, na pewno jakieś tam powiew świeżego powietrza, ale władza jest zmieniana cyklicznie i każda w jakimś tam sensie pracuje dla tego samego bossa. Także. No ale mówiąc o tych wyborach, tak, podejrzewam, że kongres zdecydowanie będzie zmiana, bo to jest taki bardziej organiczny grassroots. System wyborczy jest, mam nadzieję, inny niż federalny tych maszyn oszukanych. Natomiast docelowo, czy za 2 lata Republikanie w cudzysłowie znowu zdobędą władzę, prezydent, kongres i senat, już tak raz mieli, z tym nic nie zrobili. Dla mnie to jest zupełnie inconsequential, bo wydaje mi się, że za 2 lata układ geopolityczny będzie już na tyle inny, tak zwany wielobiegunowy, że Stany Zjednoczone już nie będą tym hegemonem, będą coraz mniej liczyć się na arenie międzynarodowej. Oczywiście zawsze mogą być zagrożeniem, oczywiście CIA, FBI muszą być aktywne. Mieszanie, obalanie rządów i instalacja marionetek, ale to już nie będzie ten sam świat, to będzie świat Euroazji versus kraje anglosaskie, oczywiście Stany, Wielka Brytania i trzeci to będzie Europa, która jeśli się nie pozbiera, być może się nie rozczłonkuje, a powinna, to zdechnie śmiercią naturalną i demograficznie, i ekonomicznie. Euroazja, dlatego mówię, no bo Europa wiadomo, gdzie się zaczyna, ale nie wszyscy wiedzą, gdzie się kończy. Rosja oczywiście jest tym łącznikiem. Izrael dla tych nieświadomych jest w Europie, nie jest na Bliskim Wschodzie, ale już Jordania jest na Bliskim Wschodzie, bo Izrael uczestniczy w europejskich imprezach artystycznych to i sportowych. To relatywne jest. Ja tak, bardzo relatywne, tak samo jak Polska jest w Europie Wschodniej, a Austria jest w Europie Zachodniej. Tak. Polecam także... takie ciekawe pogadanki dajże Zofii Ziętek-Wielomskiej. Ona ma dosyć ciekawe właśnie, rozkłada to na czynniki pierwsze, te wszystkie takie filozoficzno-społeczno-kulturalne dylematy właśnie tej części świata, Europy, gdzie kto jest, do czego się, że tak powiem, zalicza, do jakiej cywilizacji i jak to jest z tymi granicami, które są dość płynne.
Wiele krajów się przez długi czas nie mogło zdecydować, czy oni są na wschodzie, czy na zachodzie i tak dalej, a teraz wszystko się przesuwa do państwa środka. No przede wszystkim, jeżeli Ziemia jest okrągła. No to w zasadzie tak, wszystko jest relatywne, nie? Nie, no to gdzie jest wschód, a gdzie jest zachód, znaczy gdzie stoisz, tak? Ja nie, i to mówię to oczywiście żartem, ponieważ wiadomo, że pojęcie wschód-zachód, oprócz pojęcia oczywiście geograficznego na mapie, no też kulturowy, tak. Głównie został zainstalowany jako pojęcie polityczne. I Polska może całować tyłek Unii Europejskiej jeszcze przez 200 lat i dalej będzie na wschodzie. Nie będzie w centrum. Oczywiście temat może na osobny program, jakie Polska może mieć aspiracje, ambicje i czy, gdzie faktycznie leży, ale ja zdecydowanie uważam, że Polska może jest w zrobimy, Europie. Jak przyjedziesz w październiku do Polski, to będziesz miał, że tak powiem, punkt widzenia taki, wiesz. W każdym razie Polska jest, jak to ktoś ostatnio bardzo dobrze powiedział, Polska jest bardzo dobrze, to powiedział Sumliński, nie, Sykulski, Leszek Sykulski. Na prelekcji zresztą we Wrocławiu moich przyjaciół, że Polska ma wbrew pozorom bardzo dobre położenie geopolityczne. Poza Bo tym, my że go nie oczywiście umiemy wykorzystać. z militarnego punktu widzenia Polska ma fatalne położenie geopolityczne, wiadomo. We wszystkich konceptach zarówno NATO, jak i Paktu Warszawskiego Polska była miejscem, gdzie miała się rozgrywać ta zasadnicza bitwa z pełnym tak, unicestwieniem lokalnej społeczności. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, Polska ma fenomenalne połączenie, dlatego że jest właśnie na przecięciu tych szlaków, takim tego hubem, nie? Road, Belt and Road, czy ten Znaczy, mogłaby być hubem, jakby chciała. To znaczy, no kochani, nie zapominajmy, że wszystko jest cykliczne. Jeżeli gdzieś to tam będzie zmierzało w jakimś kierunku, a to co powiedziałem, wielobiegunowość świata zdecydowanie wprowadzi nową jakość, mianowicie będzie nam bliżej do Rosji i do Chin niż do Stanów Zjednoczonych, bo będziemy bardziej mieli z tego korzyść ekonomiczną. Teraz oczywiście możemy mówić, a jaki rząd by do tego doprowadził i tak dalej. Znowu, to nie to zależy od, czy to będzie KO czy PiS, tylko co ustali rząd światowy i jak to wszystko ma przebiegać, czyli po prostu, czy rząd światowy przegra, bo w przypadku wygranej rządu światowego, no to rzeczywiście dalej to pozostaje w sferze naszych marzeń, i te zmiany rządów czy systemów politycznych będą tylko symboliczne i dla zmyłki. Natomiast jeżeli przegra ruch globalistyczny, albo przynajmniej na chwilę, to zostanie spowolnione, wręcz wstrzymane, aż może będzie lepsza sytuacja. Nie dlatego, że ludzie są bardziej mądrzy, aczkolwiek to też, ale że po prostu ten model im nie zadziałał, bo nagle wymknęły im się spod kontroli takie kraje jak Rosja, Chiny, Brazylia, Arabia Saudyjska, Północna Afryka chce dołączyć, większość krajów afrykańskich, azjatyckich, Indonezja, do BRICS-u. I ekonomia no, rządzi, jak widać w tej chwili. Wystarczy, że mamy wojenkę na wschodzie, to nagle wszystko jest wywalone do góry nogami. Teraz Chiny w ten blok BRICS-u, rozszerzony oczywiście, ale nie alfabetycznie, o wszystkie kraje członkowskie, będzie miał ponad połowę populacji tego świata, a może nawet i więcej. I też ta relacja, która dzisiaj ma miejsce, mianowicie kto rządzi, jakie kraje i jaka jest mniej więcej koncentracja demograficzna. Dzisiaj wiadomo, kto rządzi, że kraje anglosaskie, ale też oczywiście ta cała kultura masońska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia. Natomiast jeżeli przerzucimy to proporcjonalnie właśnie na Euroazję i resztę krajów, które się do tego dołączy, to mamy 90% populacji i zasobów świata. No to jest nawet nie jest potyczka, to jest game over. I w tym kierunku, jeżeli to będzie zmierzać, to nagle koncept Polski, która będzie na trasie tego jedwabnego szlaku do reszty Unii Europejskiej, Hiszpanii, Francji, Niemiec i tak dalej, no to żeby przetrwać, przeżyć, będą musieli się związać z tym blokiem, bo ten blok jest blokiem przyszłościowym. Ja tutaj absolutnie nie uważam, że dominacja chińska w świecie, a to już jest w tej chwili faktem, jest dla nas jakąkolwiek akceptowaną alternatywą z racji na tysiące rzeczy,
chociażby 5G czy 6G i QR kody. Absolutnie dla mnie jest to nie do zaakceptowania, ten świat wartości i filozofia Konfucjusza versus moje wartości, ale miejmy nadzieję, że ta nowa transformacja będzie troszkę w poprzek globalistom i ta kontrola, którą chciano nam zgotować na wzór właśnie chiński, gdzieś rozejdzie się po kościach, bo pojawi się zupełnie inna wartość, czyli budowanie rzeczywiście poniekąd od zera nowej wartości ekonomiczno-politycznej właśnie tych Nowych krajów, sojuszy. nowych sojuszy, które będą tak zajęte, żeby budować infrastrukturę i robić pieniądze, że te elementy socjalnego kontrolowania będą, nie będą pierwszorzędne. Ale to jest tylko może kwestia czasu, kiedy gdzieś te koncepty będą spójne, bo jak wiemy, każdy lider każdego kraju, łącznie z Chinami i z Rosją, na pewno jest w pewnym sensie wtajemniczony i z nominału, że tak powiem, są częścią tego klubu. Ale być może dochodzi do jakiegoś poróżnienia na poziomie właśnie ja myślę, im więcej elementów w jakiejś układance, tak, tym łatwiej to wszystko tak, kupuje pobudować. nam to troszkę czasu, jak ja to powiedziałem ostatnio w programie, że żebyśmy mogli odetchnąć, złapać oddech i też zbudować nasze siły, bo oni mieli nad nami przewagę czasu, z racji, że oni to planowali już przecież od bardzo dawna, a my dopiero żeśmy się w ten temat wciągali, więc teraz mając dodatkowe siły, dodatkowe mechanizmy czy oddziaływania spowalniające ten marsz resetowy, że tak powiem, nowoporządkowy, jest bardzo mile widziane. Dobrze, no to tym optymistycznym akcentem będziemy chyba kończyć program, bo znowu żeśmy przekroczyli, że tak powiem, z góry ustalony czas. Trzymaliśmy naszych widzów i słuchaczy 1,5 godziny, ale myślę, że to była bardzo ciekawa rozgawora właśnie ze strony Leszka, który jak zawsze jest bardzo zorientowany i ma, że tak powiem, poukładaną wizję, żeby przedstawić naszej publiczności. Dziękuję Ci, Leszku, bardzo serdecznie. Dziękuję, Gasiu. Życzę miłego wieczoru. Zapraszamy na przyszły tydzień. Będzie chyba, będą wieści z Australii, kolejnego ciekawego kraju i mam nadzieję, że też coś pozytywnego usłyszymy z tamtej strony. No oczywiście, Leszka, jak zawsze zapraszamy ponownie. Być może właśnie wcześniej, a być może jak przyjedziesz do Polski, będziesz w świeżym okiem popatrzeć na to, co się dzieje w tym naszym grajdołku nieszczęsnym i sobie porozmawiamy znowu na jak ważkie najbardziej. tematy. Dobranoc wszystkim, dziękujemy bardzo za uwagę, polecamy się na przyszłość. Trzymajcie się. Jak król Karol III. Oh. To następny temat do obgadania. Trzymajcie się. Na inny może dzień.